Witam serdecznie. Mam na imię Agnieszka i jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek 22 dotyczący aspatu. Chciałabym w tym odcinku skupić się na znaczeniu biologicznym aspatu, na jego wartości diagnostycznej, ale oczywiście przedstawić, co go wyróżnia spośród innych enzymów wątrobowych. Mianem aspatu określa się aminotransferazę asparaginianową. Jest to enzym obecny w największych ilościach w komórkach mięśnia sercowego oraz w komórkach wątroby. W mniejszych ilościach znajduje się także w nerkach i w mięśniach szkieletowych. To jest podstawowa różnica, która wyróżnia aspat od alatu. Przedstawię teraz kilka podobieństw. Właściwie tych podobieństw do alatu jest tak dużo, że można by powiedzieć, że odtwarzam poprzedni odcinek. Ale niestety oba enzymy znajdują się w wątrobie, świadczą o uszkodzeniach wątroby i mają ze sobą wiele wspólnego. U osób zdrowych aktywność aspatu, tak jak alatu, we krwi jest niska. W przypadku uszkodzenia komórek wątroby lub mięśni dochodzi do uwolnienia aspatu do krwi. To sprawia, że oznaczenie aspatu jest badaniem przydatnym w wykrywaniu uszkodzenia wątroby i lub chorób wątroby. Wskazania do oznaczenia aspatu są takie same jak dla alatu. Również te same objawy obligują do wykonania tego badania. W wielu stanach chorobowych może dojść do uszkodzenia komórek wątroby, co równocześnie prowadzi do wzrostu aktywności aspatu. Badanie to jednak największe zastosowanie ma w wykrywaniu uszkodzeń wątroby. Badanie aspatu łączy się zwykle z oznaczeniem alatu i innych wskaźników funkcji wątroby w celu wykrywania i diagnostyki różnicowej chorób wątroby. Pomimo tego, że aspat jest tak podobny do alatu, to oznacza się oba te enzymy, ponieważ oba uznane są za najważniejsze wskaźniki uszkodzenia wątroby, a stosunek aspatu do alatu pomaga w różnicowaniu przyczyn uszkodzenia wątroby. Oznaczenia aspatu, tak jak i alatu, są używane do oceny skuteczności leczenia u pacjentów z chorobami wątroby. Interpretacja wyników aspatu jest identyczna jak interpretacja wyników alatu. Wartości prawidłowe znajdują się w przedziale wartości referencyjnych. Wartości umiarkowanie podwyższone zazwyczaj występują w przewlekłym zapaleniu wątroby. Bardzo wysokie wartości aktywności aspatu związane są z ostrym zapaleniem wątroby. Zastrzyki domięśniowe, a nawet duży wysiłek fizyczny mogą powodować wzrost aspatu. W rzadkich przypadkach niektóre leki mogą uszkadzać wątrobę lub mięśnie, powodując także wzrost poziomu aspatu. Dotyczy to zarówno leków wydawanych na receptę, jak i produktów dostępnych bez recepty. Osoba, o której aktywność aspatu jest podwyższona, powinna poinformować lekarza o przyjmowaniu jakichkolwiek leków lub parafarmaceutyków. Niekiedy oznaczanie aspatu bywa wykorzystywane w monitorowaniu leczenia lekami potencjalnie niebezpiecznymi dla wątroby. Kiedy aktywność aspatu wzrasta, zmienia się podawane leki na inne. Wzrost aspatu obserwowany jest w marskości wątroby, w ostrym zapaleniu trzustki, a także w alkoholizmie. Aspat nie jest enzymem swoistym tylko dla wątroby, dlatego nieznacznie lub umiarkowanie podwyższona aktywność może towarzyszyć chorobom innych narządów. Jednak co jest charakterystyczne dla aspatu? Co go wyróżnia? Aktywność aspatu może spadać w ciąży. Aktywność aspatu może wzrastać też w zawale mięśnia serca i przy uszkodzeniu mięśni szkieletowych, zwykle znacznie bardziej niż alat. Był taki moment w historii badań laboratoryjnych,
że aspart zastosowano w wykrywaniu zawału mięśnia sercowego. Ale później odkryto inne, lepsze markery sercowe. Dlatego obecnie aspart stosuje się w wykrywaniu i monitorowaniu chorób wątroby. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, który poruszy pojęcie alkoholizmu. Terminu, który Światowa Organizacja Zdrowia zastąpiła określeniem zespołu uzależnienia od alkoholu. GGTP jako sposób na określenie, czym jest choroba alkoholowa, w odróżnieniu od picia wykraczającego poza normy kulturowe. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.